I idziemy, proszę Państwa, do tak zwanego centrum. Puściutko dzisiaj. Ostatni. Wszyscy już stoją w korku. Tak, wszyscy już mogą być na autostradzie. Albo na siódemce. A my sobie idziemy pustym chodnikiem. Jeszcze nie wiemy gdzie. To jest najlepsze. Tak mi się podoba. Się okaże. I zaraz zobaczymy, jak tam jak straganowo dzisiaj to wszystko wygląda. W centrum Jastrzębiej Góry. Czy dzisiaj już z końcem weekendu wszystko się zamyka, czy też nie? No jest niedziela, to może tutaj jakiś ruch miejscowy jest przewidywany, nie? O, ta szopa się jeszcze nie zawaliła. A już tak się chyli. Na lewą stronę. No, to od razu by się rozwaliła, nie? Chciałoby się tak zrobić, co? Kusi, wiem. Mnie też. Wiemy, o co chodzi. Wiem. Byłabyś tam pierwsza. I tutaj powoli, zobaczcie. Grill, burger, wszystko jest dzisiaj otwarte. Córka rybaka też otwarta jest. Lody, gofry. Tak. Zapiekane. Wszystko jest. Już powoli to zaczyna przypominać sezon. Im bardziej jesteśmy, im bliżej jesteśmy tego centrum, nazwijmy to, tym więcej ludzi jest już tutaj na chodnikach. Mm-hmm. I pachnie jedzeniem, wiesz? Z każdej strony. Rybka. Tu mamy jakieś milkshake'i, zobaczcie, wszystko wygląda. Nawet lepiej niż się spodziewałem, że to będzie wyglądało. Jak było zamknięte, to tak wyglądało, Boże, trochę no, śmietnikowo. Tak. A teraz powiedzmy, że nie ma tragedii. Książki cię zaciekawiły, widzę, Klara. Kiermasz książek oczywiście jest. Ruloniki robi? Ruloniki? Nie wiem, jakie ruloniki. A wiem, te tajskie. Kiermasz New Balance'ów, to już był chyba ostatnio. Diversów. Nie no, mnie to już jest... Ciepło. Ciepło, no. Zobacz, jaka siódema jedzie, Wadek. Fajna, nie? Grubo, no. Grubo. Tu już mamy to centrum imprezowe, powiedzmy. Tutaj mamy koktajl bar Max, jest dom whisky. Za nim hotel Szafir, tam gdzie przyjeżdżamy. Tu mamy ziemniaki, tanie bardzo. No jest całkiem spoko, naprawdę. Czy idziemy ulicą, czy schodzimy na klif? Chyba schodzimy na klif, będzie chyba przyjemnie. No tutaj tu się chyba niewiele zmieni. Idziemy na klif, dzieciaki? No to idziemy klifem, dobrze. To ogień. A tu w ogóle zobacz, którzy sobie wjeżdżają autami. Pod tamto wejście też sobie wjeżdżali. Tutaj nie ma zakazu? No właśnie, chyba nic tutaj nie ma. Myślę, że to już jest przesada. Nie jest to konieczne. No nie jest, ale wygoda jednak.